czwartym odcinku Studia Festiwalowego. Za nami kolejny dzień pełen kulturowych atrakcji, w których uczestniczyli mieszkańcy Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Nasza kamera zarejestrowała kilka ciekawych spotkań, a jednym z nich było spotkanie z Bartoszem Brzeskotem i projekcja jego najnowszego filmu Antyterapia. To jest, powiem paradoksalnie, to jest western. Do złej grupy ludzi przyjeżdża strudzony życiem mężczyzna, widzi próbę wykorzystywania poczciwych wiejskich ludzi i staje w ich obronie. I w samo południe wyjmuje kolty i walczy w ich imieniu. Innymi słowy, jest to film o próbie łamania praw człowieka, o próbie w ogóle łamania człowieka. Ja różne terapie po prostu pozaliczałem. I oczywiście, żeby było jasne, terapię, psychoterapię, w ogóle program Minnesota przełożony przez profesora Meli Brudę na polski. To jest słuszna rzecz, słuszna idea, ale tam, co się wyprawia z próbami tak zwanego łamania człowieka, jest coś okrutnego i pomyślałem, że warto by było zainterweniować w sposób żartobliwy, na wesoło. Moje nałogi też traktuję na wesoło. Jestem takim idiotą, powinienem na serio, ale traktuję na wesoło. Pokazać pewnego rodzaju patologię. To jest raz. Dwa, ja wywodzę się z takiej formacji, która się nazywa Grupa Rafała Kmity z Krakowa, kabaretowa. Zawsze sobie też taki cel vox populi, ale taki szerszy stawiała i tym szerszym celem jest moim i myślę, że zawsze we wszystkich filmach będę z tym walczył, uwypuklanie, przedstawienie patologii polskich, bo one są prześmieszne, ale też mi przedramatyczne. Następnym wydarzeniem, w którym mogliśmy uczestniczyć, był wykład Andrija Bojarowa, nawiązujący do sztuki współczesnej, a fotografii we Lwowie. Zapowiedziane jest, że będę mówił o sztuce, o fotografii współczesnej na Ukrainie, jednak wykład będzie węższy o wiele. Czyli będę mówił tylko o Lwowie, bo się znam. Ukraina zbyt duża jest, żeby tak generalnie o tym mówić w tak krótkim czasie. No i spróbuję powiedzieć o związkach sztuki współczesnej i fotografii właśnie w Lwowie, nie tylko o fotografii samej. No jak sztuka współczesna jest po prostu nierozerwalnie związana z fotografią. Ja myślę tak, że ja w zasadzie to nie jestem krytykiem sztuki, tylko sam jestem artystą, który właśnie wykorzystuje fotografię. Ja myślę, że za mało jesteśmy świadomi, jak mocno są powiązani, czyli dla nas istnieje oddzielnie, powiedzmy, nie wiem, instalacje, malarstwo i fotografie, a oni są nierozerwalnie po prostu związani. O godzinie 20 odbyło się spotkanie z Iloną Felicjańską, pierwszą znaną Polką, która o uzależnieniu mówi z podniesioną głową. Na spotkaniu z mieszkańcami opowiadała o swojej najnowszej książce Jak być niezniszczalną. Ja jestem tutaj przede wszystkim jako modelka i jako gość specjalny warsztatów fotograficznych, bo to jest moja ogromna pasja. I z przyjemnością wzięłam w nich udział. Jutro jeszcze kolejny dzień warsztatów. A literatura oczywiście, że można zaliczyć ją do sztuki, ponieważ sztuka jest czymś, co ma nas rozwijać, co ma nas wzbogacać nasze patrzenie, widzenie świata, naszą wrażliwość. I oczywiście, że nie każda książka może nas wzbogacić, ale też nie każda sztuka trafia do nas i właśnie nas rozwija. Także książki jak najbardziej, książki są szalenie ważne. Książki, wydaje mi się, że to książki rozwijają naszą wyobraźnię, która potem może w większy sposób tę sztukę dostrzegać i interpretować. Od jakiegoś czasu jeżdżę po Polsce, głównie, znaczy też jako fotomodelka, bo pomagam młodym ludziom zdolnym, pozuję im, projektantom młodym, ale też spotykam się z kobietami i mówię im, że ty też możesz być niezniszczalna, tylko uwierz w siebie, bo my mamy w sobie ogromny potencjał, tylko ciężko
jest w niego uwierzyć. I kiedyś, kilka lat temu, jak jeździłam po Polsce, to wszyscy mówili, bo to wszystko się dzieje w Warszawie, bo to tylko Warszawa, a u nas to taka dziura i nic się nie dzieje. Więc pomówiłam do nich, no to zróbcie coś, no to weźcie się i wymyślcie, zorganizujcie. O, ale to się nie da, to nikt nie będzie chciał, to nikomu nikt nie da pieniędzy. I takim jesteśmy trochę narodem narzekającym. A od jakiegoś czasu zauważyłam, że w Polsce dzieje się dużo ciekawych rzeczy. I wystaw, i pokazów, i jakichś fashion weeków, i właśnie weekendów sztuki. No i tutaj to, co zobaczyłam, przerosło moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ tutaj jest to wszystko zebrane w jedno. Wieczorem odbyła się projekcja filmu dokumentalnego Pod mocnym smażolem autorstwa Adama Lewandowskiego. Po jego projekcji Wojciech Smażowski chętnie udzielił odpowiedzi na kilka pytań zadanych przez przybyłych mieszkańców, a na koniec zaprosił na swój ostatni film Pod mocnym aniołem. Wydaje mi się, że u tych, którzy mieli styczność z problemem picia, z alkoholizmem, wywoła emocje skrajne, a u tych widzów, którzy nigdy się z tym nie zetknęli i mają zupełnie, mają inne poczucie estetyki niż moja, to ten film będzie dla nich obojętny. Rozmawialiśmy też w roku ubiegłym o twojej najnowszej produkcji, o twoim najnowszym filmie. Zdjęcia rozpoczynają się już jesienią. Tak, film o rzezi wołyńskiej. Jesteśmy w okresie przygotowawczym, budujemy wieś, którą potem spalimy i zniszczymy. Zdjęcia mają się zacząć we wrześniu, a skończyć w lecie przyszłego roku, także to jeszcze potrwa, projekt obliczony tak naprawdę na parę lat. Byłeś w roku ubiegłym, co skłoniło cię, aby pojawić się również i w tym? Ja myślę, że ludzie, że podoba mi się to miejsce, dlatego że ono żyje 24 godziny na dobę z racji tego, że jest przy granicy, ale ludzie, że... Także nie będę ukrywał to, że organizatorem tego festiwalu jest człowiek, który sfinansował w części też mój poprzedni film, z którym się już jakoś tam związałem tak zawodowo. Myślę sobie, że to jest świetne miejsce na festiwal z racji tej bliskości Niemiec. Ten most, to wszystko jest takie rokujące. Tak jak wspominaliśmy w zapowiedzi festiwalu, funkcjonuje idea klubu festiwalowego, w którym spotykają się wszyscy goście oraz uczestnicy tej kulturowej imprezy. Wczoraj nasza kamera towarzyszyła gościom podczas jednego z takich spotkań. Swoją obecnością zaszczycił nas również Peter Lukas, który postanowił również w tym roku wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Most. No pierwszy dzień był od razu już... No może powinien być przewidywany tak naprawdę, bo festiwale mają tą tendencję, że się rozwijają z roku na rok, ale ten jednak... przerósł moje oczekiwania, bo pierwszy koncert, który praktycznie otwierał festiwal, miał o wiele większą frekwencję niż w roku ubiegłym. Ludzie byli niesamowicie zadowoleni z tego. Ja sam zresztą byłem zachwycony koncertem, który był emitowany w telewizji. Wydaje mi się, że festiwal brnie rzeczywiście w dobrym kierunku, bo to się odczuwa w atmosferze między ludźmi, w spotkaniach. Jedyne, wydaje mi się, czego mi brakuje, to tego większego udziału Frankfurtu w tym całym przedsięwzięciu, bo przedsięwzięcie ma nazwę Most pomiędzy Frankfurtem i Słubicami, ale udziału jednak tamtej strony przydałoby się więcej.